Cześć. Witam Was dzisiaj przy kawie. Przy kawie i z moim najnowszym dzidziusiem. Obok mnie dzisiaj leży Asher. Asher jest moim najnowszym reborniątkiem, bo powstał 22 czerwca. I właśnie dzisiaj chciał się z Wami przywitać. Ja z góry przepraszam, bo mam troszeczkę chrypkę. Dlatego też ta kawa, że jak coś, to sobie zapiję, a poza tym to jestem strasznym kawoszem, więc nie mogę sobie też nigdy kawy odmówić. Asher w zasadzie jak do mnie dotarł jako taki czysty kit, niepomalowany jeszcze, to tak sobie pomyślałam, że no fajne, ładne rysy, takie spokojne, bardzo klasyczne. I wiecie co, jak zaczęłam go malować i jak już się zbliżało do końca, to tak patrzę, mówię, kurczę, jaki to jest ładny dzidziuś. On naprawdę ma niesamowite rzeźbienie, naprawdę. Rączki, stópki, każdy detal tam jest tak dopieszczony. Ma bardzo fajną płytkę paznokcia, dosyć dużą, to się też wygodniej po prostu maluje. Ale przy okazji bardzo naturalnie to wygląda, jak i u stóp, tak i u rąk. I w zasadzie i uszka, i małżowiny, które zaraz tutaj pokażę, są naprawdę bardzo, bardzo starannie wyrzeźbione. Także tak sobie pomyślałam, że na tych polskich grupach i forach, jak i na zagranicznych, bardzo często pokazuje się te dzidziusie, które są dosyć znane i one zawsze znajdą swoje mamusie, czyli to jest na zasadzie ile artystek by zrobiło, na przykład Saskię. Ona zawsze znajdzie swoją mamę i swój dom. Natomiast dużo modeli jest po prostu pomijanych. I myślę, że Asher należy do takich modeli, o którym się mało mówi, mało się go widzi, ale jest naprawdę godny uwagi. Ma 19 cali, czyli ubranka na 56 są na niego dobre. Rączki i nóżki są 3/4 i tu już w zasadzie w zależności od Waszego upodobania. Wiem, że część z Was lubi pełne kończyny, bo wtedy można założyć krótki rękawek, nawet bardzo krótki, czy ramionczko, albo właśnie same bodziaczki, bo przy 3/4 kończynach po prostu wystaje nam body, wystaje nam materiał. Ja osobiście chyba jednak wolę te 3/4 z tego względu, że wydaje mi się, że to się naturalniej układa. Poza tym lubię też ubranka i lubię jednak, jak ta dzidzia jest poubierana, mimo tego, że lato nie zawsze nam pozwala na ubranie wielu rzeczy, to i tak chyba wolę, jak jest właśnie tak bardziej wystrojona ta dzidzia, ma więcej na sobie ubranek i właśnie wydaje mi się też, że te 3/4 się fajnie układa. Ale to wcale nie ujmuje pełnym kończynom, bo tutaj również, tu mamy znowu na plus tą naturalność, że aż do ramionka i aż do uda mamy tak jakby gładką skórę i możemy to fajnie wyeksponować na zdjęciach, czy tak jak Wy na spacerkach. I właśnie w lato się one super prezentują. Także tutaj dzisiaj Asher z kończynami 3/4, z bardzo fajnie wyrzeźbionymi rączkami. Trochę mu się smoczek przekrzywił, w ogóle nie zauważyłam tego na początku. Już Ci poprawiamy. Właśnie ma smoczek magnetyczny. Tak jak go tutaj widzicie, tak pojedzie do nowego domku. Kawa super. Już Wam pokazuję resztę. Pojedzie do nowego domku w tym pajacyku ze smoczkiem, z myszką Miki. Teraz go pokażemy bez tego smoczka i z czapeczką. Do tego będzie otulony w kocyk, starannie zapakowane w ozdobne pudełko i właśnie tak do Was wyruszy w podróż. Dzisiaj właśnie chciałam go bardziej pokazać, nie w pudełku, tak jak ostatnio moje dziedziusie, ale trochę go pokazać tak właśnie w takim koszyczku. Ten koszyczek bardzo lubię. Fajnie w nim po prostu wychodzą zdjęcia. I właśnie w nim chciałam dzisiaj zaprezentować Ashera.
tak jak już mówiłam, ma 19 cali, jest dosyć dobrze obciążony, ale przyznam szczerze, że przez weekend nie miałam czasu go ważyć. Myślę, że waży spokojnie około 2 kg, może 1,9 kg. Fajnie się układa na rączkach, jest taki właśnie, taki troszeczkę lejący, przez co go ładnie można poukładać. O, główka mu opada, może tak trochę niżej pokażę, bo chyba tam jest za wysoko, to niezbyt widać. Główka opada. Może przybierać właśnie takie fajne, różne pozycje. O, tak jeszcze to Wam pokażemy do przodu troszeczkę. O, główka się też obraca. Proszę, tak wygląda. Tu można nóżkę przełożyć. O, i na misia nosimy. Dzieci jak mają kolki, to tak lubią leżeć, chociaż pewnie nie wszystkie, ale taki patent mi polecano, jak moje dziecko miało kolki. O, i tutaj możemy zobaczyć te uszka, bardzo ładnie wyrzeźbione, fajne, każdy detal widać. Dodatkowo uszka są wzbogacone o żyłki, które już robiłam ja. Tutaj druga strona, tak, bardzo fajnie wszystko widać. Co mi się w nim podoba? To podobają mi się bardzo oczy. Oczy i kanaliki łzowe, wszystko jest bardzo dokładnie wyrzeźbione i to daje właśnie to poczucie takiej naturalności, to poczucie realizmu. Wykonane jest naprawdę pięknie. Bardzo fajne ma usteczka. Ładne, takie troszeczkę zaciska tą dolną wargę. Fajnie to też wygląda. Okay. I Asher ma wszczepione rzęsy. Takie ma troszeczkę dłuższe te rzęsy i podwinięte bardzo fajnie, naturalnie. I ma rzęsy górne i dolne. Tak mi się też wydawało, że naturalnie będzie wyglądać. Ten dół też nie jest przesadzony. To nie są takie wielkie firanki, tylko to jest naprawdę dosłownie parę włosków. Ale to już też bardzo realnie wygląda, jak on ma właśnie na dole te rzęsy, tak jak my. Brwi są malowane i włoski na głowie są wszczepiane. I wyjątkowo w zasadzie, bo tylko nieliczne moje lalki nie mają pomalowanej główki. W sensie nie mają namalowanych włosków, bo zawsze oprócz tego, że wszczepiam włosy, to dodatkowo jeszcze podmalowuję. Tutaj chciałam, żeby ten efekt był bardzo delikatny, czyli taki po prostu meszek na główce, bez tego zbędnego malowania. Nie chciałam, żeby właśnie to malowanie prześwitywało zbyt mocno, więc po prostu mu go oszczędziłam. I tu widać też włoski. Główka też jest przeze mnie starannie namalowana. Na całości tego dzidziusia jest nałożona ta struktura skóry. Zresztą wszystkie moje dzidziusie tą strukturę skóry mają. Wszystkie są takie lekko porowate, ale w dotyku jest to naprawdę delikatne. To nie można powiedzieć, że to jest mocno chropowate. Naprawdę delikatna taka strukturka, ale bardzo fajnie wygląda to na zdjęciach i w rzeczywistości. Więc ma tą strukturę na całości, nawet tam pod płoskami, gdzie właśnie przebija ta skóra, to też widać, że jest ta struktura zrobiona. Włoski są rzadziutkie, jest ich malutko, tak jak u niemowlaczka. Tu nam się troszeczkę te włosy podwinęły, bo leżą sobie tak, o, można je lekko zaczesać. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale w zasadzie te czesanie naszych rebrniątek to najlepiej wykonywać w zasadzie jak najrzadziej, żeby te włoski bardzo długo wyglądały tak jak na początku, kiedy przychodzą od artystki. To czesanie naprawdę wtedy, kiedy nam te włoski już wyglądają nieciekawie, to można je rozczesać. Są specjalne odżywki dla włosków moherowych, specjalne dla rebornów. Jeżeli jesteście zainteresowani taką odżywką, to mogę o tym opowiedzieć więcej. Nie jest to jakiś mały koszt, ale wydaje mi się, że sama lala już jest drogim hobby, więc jeżeli tutaj nie oszczędzamy na modelu i na laleczce, to wszystko, co do niej kupujemy, szczególnie do pielęgnacji, to też powinno być na jakimś tam już fajnym poziomie. No więc tak wygląda Asher. Te rączki też tutaj pokażę jeszcze od środka. Tu ma piąstkę zaciśniętą. Tak samo jest dużo żyłek, tak z tej strony i z tej.
I tutaj tak samo. Ja jeszcze dodatkowo będę robiła takie filmiki już samych lal z bliska, żebyście mogli też zobaczyć wszystkie szczegóły. Oczywiście też są zdjęcia z sesji. Asher jeszcze sesji nie miał. Mam chwilowe problemy ze sprzętem, ale nadgonię i pokażę Wam właśnie taką prostą sesję zdjęciową Ashera. Na tych moich zdjęciach jakoś nie staram się bardzo, żeby one były artystyczne, przerabiane z jakimś tam rozmazaniem tła. Bardziej skupiam się nad tym, żeby Wam pokazać jak najwięcej detali i żeby w miarę każdy kawałek lali był precyzyjnie pokazany. Nie chodzi mi o artyzm sam, tylko raczej o przedstawienie dzidziusia, żebyście wiedziały, na co się decydujecie, jak laleczka będzie wyglądała. Wiadomo, że wszystkie zdjęcia czy filmiki nie oddadzą tego, co jest w rzeczywistości, ale naprawdę się staram, żeby to było bardzo bliskie tej właśnie rzeczywistości. Asher jeszcze tutaj, zapomniałam o tym powiedzieć, ma znamie tutaj, takie właśnie poporodowe i ma tutaj takie też delikatne zadrapanie na policzku. Oprócz tego ma bardzo dużo żyłek, delikatnych, takich fioletowych, na powieczkach też ma delikatne żyłki. Ma też właśnie te żyłki takie turkusowe, takie zielonkawe, ale ogólnie to malowanie jest bardzo delikatne i bardzo subtelne. Tych znamion nie jest dużo. One, jeżeli są, to są takie w zasadzie, trzeba się im przyjrzeć. Całość jest bardzo naturalna, ma fajny odcień skóry, taki w zasadzie zbliżony do mojego i naturalny, przede wszystkim naturalny, nie jest jakiś łososiowy, tylko ta skóra jest właśnie taka zbliżona bardzo, nawet wręcz taka sama jak nasza ludzka skóra, nasz odcień. Dobra, pokażę Wam go jeszcze teraz bez tego pajacyka. Ciach. Dzidziuś ma pampersa. Wszystkie moje dzidziusie w pampersie do Was przyjeżdżają. Tutaj są te kończyny właśnie, 3/4. Bardzo fajnie się te rączki w tym body układają. O, tu może tak pokażę. One swobodnie idą sobie do góry. Nie trzeba mocno przekręcać. Tak samo główka bardzo swobodnie się obraca. Fajne jest to, bardzo pomocne do zdjęć. Tak, pokażemy. Chociaż jedną nóżkę. Reszta będzie na tym filmiku takim właśnie tylko z samą lalą. O, proszę, tu jest nóżka. Zaczerwienienie na kolanku. Tak samo bardzo dużo żyłek, ale bardzo delikatnie pomalowanych. Fajnie rzeczywiście to wygląda. Dobra, chowamy Cię, małe. Chowaj nóżki. Tym bardziej, że dzisiaj nie jest wcale aż tak ciepło. Tak. Cena Ashera, bo jeszcze o tym nie powiedziałam, to 1500 zł. 1500 zł za tego dzidziusia. Oczywiście jest możliwość rozłożenia tego na raty. To już się kontaktujcie ze mną, najlepiej przez stronę. Albo tą z moją domeną, albo na Facebooka. Jak zawsze zachęcam do tego Facebooka, nawet jeżeli nie macie swojego konta, to po prostu jako gość wejdźcie sobie, bo tych zdjęć tam jest naprawdę dużo. Co do samego Ashera, jeszcze chciałam o czymś takim powiedzieć, że Asher jest wprawdzie w oryginale chłopcem, ale ja jakoś się nie do końca lubię trzymać tych schematów takich odgórnie ustalonych i też mamom, które zamawiają u mnie laleczki, daję taką możliwość przerobienia go bardzo szybko na dziewczynkę. Zresztą teraz wszystkim lalom, już od którejś lali każda lala ma taki myk. Mimo tego, że nie mamy tutaj bujnych włosków, które by pozwoliły nam na wpięcie jakiejś spineczki, to ja robię takie swoje spineczki, więc jeżeli byście też byli zainteresowani, o, to taką spineczkę mogę Wam do dzidziusia dołożyć. I wtedy, mimo tego, że tych włosków wcale nie ma dużo, to ona się fajnie trzyma. W taki sposób. Czyli dziewczynka, tak, chłopiec, oczywiście ubranka odpowiednie. Się trochę przeczeszamy. Tak. Czapeczka do kompletu. Okej. O. Fajną ma tą buzię, naprawdę. Naprawdę ładny dzidziuś. Taka sympatyczna buzienka.
fajnie się też układa. Powiem Wam szczerze, że ja nawet myślę nad tym modelem, żeby zamówić go dla siebie, bo mi się naprawdę bardzo podoba. O, damy Ci jeszcze smoczka. Tak, proszę. I teraz sobie tak, o, będzie leżał na boczku. Do niego oczywiście będzie buteleczka i to, co tutaj już powiedziałam, plus to ozdobne opakowanie. No i ja dziękuję Wam bardzo za to, że byliście te parę minut ze mną, że wypiliście swoje kawy i herbaty. Zapraszam Was na Facebooka, na moją stronę internetową. Zostawcie też jakiś komentarz. Kliknijcie tego lajka i możecie udostępnić filmik albo pokazać go komuś, kto może jeszcze nie spotkał się z takimi lalami, a akurat ta tematyka go zainteresuje. Dzięki wielkie i do zobaczenia znów. Pa!